Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Czechu i wyłączyłem sobie OBS-a. Witam was w kolejnym odcinku z Gry Gothic. No i nie będę Inaczej jak przedłużać, tylko leci nazad. pogadajmy sobie z Żołnierze Bodo. króla nie są mile widziani na Specjalnie targu. tutaj wbiłem. Wiele osób i tak będzie z tobą Z gadało, Bodo ale na chyba jeszcze pewno nie nie zdobędziesz gadaliśmy. tu popularności. Było dokładnie tak, jak mówisz. Było dokładnie Żołnierze, tak, jak mówisz. To było wiadomo od dawna. W mieście mówią, że chłopi się buntują. Bzdury! Po prostu bronimy tego, na co ciężko pracowaliśmy. To jasne, że ciężar wojny spoczywa na grzbietach wieśniaków. Ale Onar nie będzie się już bezczynnie przyglądał, jak król zdziera z nas skórę. Mogę gdzieś tu odpocząć? Jeśli chcesz się gdzieś przespać, idź do stodoły. Tylko nie połóż się przez pomyłkę w łóżku jakiegoś najemnika. Onar dba o to, żeby zostawili w spokoju wieśniaków, ale z obcym spoza farmy mogą zrobić, co im się spodoba. Nie trzeba mi więcej kłopotu. Co on powiedział właśnie? Co? Bo nie słuchałem trochę. Tylko plotki. Cifer powiedział, że ktoś mu ukradł paczkę badylnego ziela. Czymś. I co? Myśli, że ty to zrobiłeś. O, więc dlatego się tak na mnie tempo gapi. Ostatnio byłem dla niego bardzo uprzejmy, bo myślałem, że jest mu ciężko. Ale nic to nie dało. Ja byłem dla niego uprzejmy, a on się gapił, jakby chciał mnie zabić. Nie wiadomo już, komu można ufać. Okej. Nie trzeba mi więcej kłopotu. Cześć, znaczy muszę wziąć tabletkę. On nawet nie wie, jak się trzyma miecz, prawda? To było oczywiste, to poradzić. Dobra. Być tego pewne. Oczywiście kontynuujemy sobie. Ode mnie tego nie dostał. Kurde, co? Nie wiadomo już, komu. Ale gorzkie skurwysiństwo. Naprawdę tak powiedział. Oraz pierwszy. Słyszę tak, o tym po raz pierwszy. Cokolwiek obchodziło. Nie wiesz. Torlof, nie będę czy. Nie chcesz. Czy z Torlofem gadaliśmy? To możesz mi popracować nad moimi umiejętnościami? Mógłbym ci pokazać. Biednym Pepem w poprzednim odcinku umarł niestety. Wielu wojowników dostaje baty, bo nie potrafi odpowiednio spożytkować swojej siły. Podobnie jest ze zręcznością i walką na dystans. Raczej bym się do tego zabrał. Powiedziałem, że mógłbym ci pomóc, a nie, że to zrobisz. Mnie mówili co innego. Dopóki nie zostaniesz jednym z nas, szukaj sobie innego nauczyciela. Mówią to ja. No to... Nie mów, że on się do niego zabrał. To załatwimy to inaczej, nie no nie. Ja mam scyzoryk, jak chłopy mają miecze dwuręczne, to zadałem 9000 damage'a za hita. Nie no, ale no... Widzicie to? To jest mój miecz. Już połowę gry pewnie za nami. Tak, to nie jest najlepiej na świecie. Nie pamiętam, czy z Kordem gadałem, czy nie. Nikt nie chce wiedzieć. Naucz mnie walczyć. Trenuję tylko najemnik. Okej. I gadaliśmy z tym gościem i został nam tu właściwie jedyny quest do zrobienia. Kiepska sprawa. Mianowicie... W końcu to była jego... Bagienne ziele, co nie? Myślisz, że ja mam... Czyli tutaj. Przez to będzie jeszcze więcej kłopotu. To mnie wcale nie dziwi. W końcu co tam palisz? Chcesz bucha? Trzeba uważać na to, co się mówi. Proste. Jasne. Na ten temat. Nie wiem, ty mi powiedz. Nie mówię ci przecież nic nowego. To przecież nic nowego. Będę się lepiej. Nie mówię ci przecież nic nowego. Jezu, co? Skąd masz towar? Nie może tak. Mnie mówili co innego. To się nigdy nie zmieni. To rzeczywiście prawda. Mam swoje źródła. Rzeczywiście prawda. Nikt nie chce tego słuchać. Czy po zapaleniu masz jeszcze jakieś zajęcie? Nie w tej chwili. Nikt nie chce wiedzieć. Uważać na to, co się mówi. Cifer powiedział mi, że ktoś mu ukradł paczkę bagiennego ziela. To się nigdy nie zmieni. Wiesz coś może na ten temat? Nie. Mogłem ci powiedzieć. Gdzie jest paczka? Ja tam nic nie wiem. To żadna tajemnica. Mnie nie musisz o to pytać. Wyduszę to z ciebie. Spokojnie! Jestem zbyt upalony, żeby z tobą walczyć. Najpierw weź sobie porządnego macha. Sam by na to nie wpadł. I to jest. Gdzie jest paczka? Ja tam nic. To do cipera idziemy. Nie mów, że to nieprawda. Nie pamiętam, gdzie ten ciper.
Tutaj? Tutaj. Nie mogę tak dalej być. Wiem, kto zabrał twoje ziele. Kto? To był Bodo? Nie, zrobił to jeden z najemników. Dar. A to bydlak. Gdzie on jest? Nawet jeśli go znajdziesz, nic ci to nie pomoże. Nie ma już tej paczki. Sprzedał ją w Korinis. Gdzie on jest? Za kuchnią, na rogu. Skasuję gnojka. Myślisz, nie może być lepiej. O kurwa. Jaki to jest topór, co jest? Cheaper to nie jest taki... Ty, ale jak sprzedał go... To może powinniśmy porozmawiać z Darem wcześniej, jak skoro... Ja nie wiedziałem, że sprzedał ją w tym... Korinis. Ale to może wie, komu sprzedał i wreszcie znajdę tą jebaną paczkę. Ty! Dar mu najebał! Dzięki za złoto, mój ty bohaterze! Lepiej zaopiekuję się twoją bronią! Kiepska sprawa. Żadna wielka sprawa. Co? Chwila. Naprawdę sądzisz? Ja tam... Myślisz, że ja mam lepiej? Czy po... Nie. Kto opowiada... Zobaczymy następny raz. Czekaj tylko, ty gnido! Tak, jak... No... Trzeba uważać... Ty, a Cheaperowi coś się nie pojebało we łbie? Nie znajdę. Bo mam takie spore wrażenie, że delikatnie mu się coś rypło. Inaczej bym się do tego zabrał. Wcześniej czy później musiało się to zdarzyć. Co jest grane w ogóle? Mnie i tak nikt nie pyta. Zobaczymy następnym razem. Chwila. To wszystko tylko pogłoski. Czy poza... Nie. Dobra, już dobra. Sprzedałem to jakiemuś obdartusowi w mieście. To było w porcie. Nie pamiętam, jak wyglądał. To nie jest dobra informacja. Czyżbyś znowu domagał się lania? Poważnie, człowieku. Byłem kompletnie najarany. Nie mam zielonego pojęcia, jak wyglądał ten gość. Pamiętam tylko tyle, że było to w porcie niedaleko miejsca, gdzie budują łodzie. Nie musisz o to pytać. Gdzie budują łodzie. Okej. Okay. Dobra, mam nadzieję, szczerze mówiąc. Skoro on ma irańsko dalej? Nie przeszukaliśmy go zbyt dokładnie. Alarm! Jaki kurwa alarm? Cheaper, chodź tu. Kiepska sprawa. Ej, ty! Masz całkiem niezły cios. Czego chcesz ode mnie? Pokaż. Nie mam w tej chwili bagiennego ziela. Potrzebujesz czegoś innego? To jest moja ulubiona rzecz w Gothicu, sprzedawanie NPC-tom, którym właśnie okradliśmy, ich własnych broni. Nie będę ukrywać, że to jest moje takie małe, prywatne hobby. No to nic, to wszystko mu sprzedamy, 3500. No jest to sporo siana, trzeba przyznać. O proszę, a to mógł sobie zostawimy, bo może się przydać. Tutaj jakieś bełty to walić, bagienne ziele. To było oczywiste. Duże jest warte? 4. To nie. Dobra, i to wydaje mi się, że... Przestać natychmiast! Rany! Walka! Alarm! Mówi się o tym i o tam. Nie, ale on oczywiście wie wszystko lepiej. Alarm! Ten Bodo to jest zajebany, musi się założyć. Chyba schował miecz. Kurwa, co jest? Jeszcze cię dorwę! Co tu się stało? No i psa wioska się na mnie rzuciła. A ja za bardzo to wam powiem życia widzę nie mam. Niestety będę musiał użyć tak zwanej potki życia. Gdzie są te potki? Tutaj 70 powinno... O kurde ty, ja mam strasznie dużo życia, jak za 70 tylko tyle przywróciłem sobie.
No tak, bo teraz przecież bo te tablice zaczęliśmy czytać i z nich sporo tego życia siadło. Ile mamy życia? No nie, gdzie jest życie? Punkty trafień. 116. No 116. Kurwa, zostaw mnie, gnoju. Alarm! Nie no, nie wytrzymię z tymi ludźmi, co jest? Alarm! Alarm, alarm. Nie zesraj się. Dobra, idziemy stąd w pizdu. Jeszcze mnie polne bestie zaczną gonić. Dobra, no szczerze mówiąc, to i tak za bardzo nie ma tu co robić. Wydaje mi się, że... No kurwa, do tej świątyni bym poszedł jeszcze. A to jest absolutny akt oplucia. Aha, przecież ja nie mam odpalonego. Czekajcie, poczekajcie chwilę. Nie mam programu do karty graficznej odpalonego. Stop, to odpalę. No, mam nadzieję, że ich tu nie ma. Co już poszli? Wygląda na to, że czysto, panowie, czysto. No a tu jeszcze sierp zajebiemy, gites. To te lagi, bo się karta graficzna aktualizuje, otwiera. Możemy przez to przeskoczyć? No nie możemy, niestety. Ty, tam jest taka mgła zajebista. Łooo, trzeba tam iść. Obadać sytuację. Kurza mnie w sumie ten efekt deszczu. Nie wiem, czy da się go jakoś wyłączyć. W sensie, jeżeli taki deszcz jak teraz pada, to jest w porządku, nie? Ale jeżeli tak zaczyna moja postać świecić, o, no to już tak, nie wiem, jakoś... Dobra. O kurde, ty, kamienna, srebrny, te złote naczynie, zajebiście. Dobra, uciekamy stąd już. Okradliśmy o naraz, znaczy ja okradłem w przerwie, w sensie poza odcinkiem. Kurde, nic nie widać, jak jest ciemno, jeszcze deszcz pada. Wow, ty. Kurde, muszę skastować spela na światło, bo nie dam rady, ty. Ale tych speli, ile one są warte? 10. No to możemy sobie skastować takiego spelka. Za 10, gościu, rdespolny jest OP. Strzały? Kurde, że chłopo tak zabili na grobie, co jest? Co tu się dzieje? Chase, i co wy na to, ziomki? Taki ma napis. Michaj, chodź dziecinko, coś ci pokażę. Co to za dźwięk? Nie podoba mi się. Uwe, na którym poziomie masz tego paladyna? Ale mi się podoba. One tu chyba nie przejdą. Kurwa. Nie no, nie przejdą chyba, co? A zabijemy tak, w razie czego. Albo nie zabijemy jednak. Chyba, o kurwa, ty, jak im mało robimy, co jest? Prawie nic im nie zadajemy damage'u z tego zajebanego łuku. Dobra, ale mam tyle strzał, że mogę sobie tu postać 30 sekund. Ale podoba mi się to, fajny easter egg, że sobie tak twórcę na tych grobach. Zawsze właśnie, groby to jest idealne miejsce do, tak samo jak nagrywałem Watch Dogs'y. Serdecznie zapraszam, to właśnie wydaje mi się, że no to jest takie miejsce, gdzie można ukryć fajne easter eggi, dlatego też w Watch Dogs'ach patrzyłem na to. Nie no, musimy zainwestować, wam powiem, w zręczność bez tragedii jebana, no. Nie będę ukrywać. Musimy lepszy łuk założyć, bo jest źle, no nie? Dobra, mamy kolejny poziom, to idealnie. Ty, po 10 punktów nauki dostajemy. Kurde, 15 minut później ja chyba nadal mam taką gorzkość po tej tabletce, co zjadłem z kitu.
Dobra, rozumiem, że jest ciemno, nie jest, po prostu pada deszcz. Dobrze, ciustin krwiopijcami. Jak szybko opada przeciętny żagiel? To pewnie też jest do czegoś nawiązanko, nie wiem do czego. Tutaj nic nie ma. Witaj świecie, Nikode. To pewnie niki tych twórców, co nie? Andre? No może. O Elk, nie. Okej. Wujo, dobra rada. Nareszcie złapał tego skorpiona. Wujo, dobra. Ja to nie wiem, jakiś YouTuber? To jeszcze polski? No nie, jakoś tak kojarzę. Ja nie, może nie. Nie wiem, nie wiem. Ale na pewno słyszałem o czymś takim jak wujcio, dobra rada. Ale nie wiem, o co to chodzi. Snolek, patrzcie przełącznik. Gdzie? Snolek nas oszuka. Chorz, ale gówno. Kairo, chwilunia. Rdes polny. Bjorn, no to jazda. Jest coś jeszcze? Wszystko będzie w porzo. Napisało. Hot guess. No i to wszystko. Ja wcale nie śmiem. Michael. Dobra. No to by było wszystko. Trzeba się stąd ewakuować. Może tu jeszcze coś? Może tu będzie leżeć coś tego owego? Tu. Chyba nie. O! Ty, przełącznik. A kliknę. Ja pierdolę. Jebany krwiopijca. Ale się obsrałem, ty. Co ty gadasz? Nigdy tu nie byłem. Zgaduję, że tam jest pułapka, tak szczerze. W sensie nie wygląda, jakby tu miało być coś innego niż pułapka. A jedna. O kurwa. Przestań mnie tak chuchać w ucho. Łooo. Co jest grane, ty? Ja tu nigdy nie byłem, ale jajca. Miecz. Pochodnia. Stary list. Przeczytajmy stary list. Poka to. Zawiodłem. Płonne me nadzieje na zatrzymanie Inubisa na ścieżce dobra. Na początku sądziłem, że nie żyje, ale w starych kościach Iwana drzemie jeszcze siła. Inubis jednak powstał z martwych i szuka zemsty za wygnanie przez prastary zakon paladynów. Towarzyszy mu wielu wyznawców. Jak wojownik pokoju Inubisa mógł stać się tak zły? Znalazłem w tej krypcie jego grób, nie wiem jednak, czy zdołam przekazać komuś wieść o moim odkryciu. Piszę więc te słowa w nadziei na to, że zostaną odnalezione. Strzeżcie się. Potężny nieprzyjaciel sięga po dusze niesprawiedliwych. Inubis nie będzie ostatni. Niech Inos chroni nasze dusze. Iwan. Iwan groźny. Chyba był taki Iwan. No. A kurwo jebana, nie mam szans, bo no, mogę się założyć z tym kościotrupami, to nie jest posiadana szansa, chyba że będziemy dodżować bardzo dużo rzeczy. Robimy to? Ja bym to zrobił, to nam zajmie pewnie pół odcinka. No, powiem wam szczerze, chyba będziemy musieli tu kiedyś wrócić, bo teraz nie ma szans, wydaje mi się. Na strażnika, kurwę jebaną. A tak. Nie wiem. Jeszcze z jednym może sobie poradzimy, ale
Właśnie najgorsze jest to, że ja to blokuję wszystko, on mnie i tak zabija, więc... Nie... Miałem szans, ostatnia próba. Ale są, tu strong są, strażnicy krypty. Natomiast, ale tu muszą być zajebiste rzeczy, kurwa mać. Ale tu muszą być zajebiste rzeczy. Prawy, prawy, lewy, prawy, lewy, prawy. Nie no, ja mam kurwa scyzory, chłop ma gigantus mieczus. Dobra, nie, spierdalamy stąd. A szkoda, bo to jest fajny ten. Ja sobie, może zapiszę sobie na przykład na... Zrobimy tak, zapiszę sobie tu i nazwiemy to krypta i ja będę pamiętał, żeby kiedyś tu przyjść jeszcze. Krypta. No i ogólnie to, no to spierdalamy, bo to nie ma co nawet. Rozumiem, że tędy wyjdziemy, tak? Dobra, ale zajebiście, szczerze. No, kozackie. Nie wiedziałem, że tu jest takie rzeczy są, więc akurat OP. No, ale sztos. Nie wiem, czy jak nie zostawimy tego otwartego, to nam to się potem nie wpierdzielą te chłopy i nie zrabują. Mam nadzieję, że nie. Dobra, pochodnia jakaś albo światło. Może to światło użyć, to nie ma znaczenia. To światło chyba daje więcej, chociaż i tak gówno daje, tak szczerze mówiąc. Szkielet goblin. No to chujoza, nie szkielet goblin. Ale spierniczamy stąd. Tak zwana ewakuacja. Ale fajny. Nigdy tu nie znalazłem tego sekretu takiego, powiedzmy. Więc fajnie. No, 21 minut zajęło mi pochodzenie se tu. No już tych normalnie to bym jeszcze wybijał te owce i zbierał z nich skóry, ale to już się nie opłaca. Patrzcie, ile mam hajsu. 4000 golda. Ale efekty cząsteczkowe. O kurwa, polne bestie. Nie, to są... Jak one się nazywają? Polne bestie? O, nie chcę sprawdzać, pierdolę. Pierdalam. To oni nawet w nocy robią w polu? Najemnicy, co się dopiero zrespili, no dobra. Idziemy do najemników. Myślicie, że nam nakopią? O, proszę. To czemu tam ci alarm krzyczą? A tu jest jeszcze jedna farma, farmerka, to nie chcemy. Upolne bestie, to mamy je w dupie. Mam wrażenie, że to światło mi teraz bardziej przeszkadza tak realnie, niż jej pomaga, ale okej. Okay. Barbera, to zaraz sobie pogadamy z barberą. Sejwik. Warto tu robić często sejwy. Topór drwala, proszę bardzo. Jest jakieś wejście do tego? No nie ma. Do barbery. Siema, hey, barbera. Witaj, ślicznotko. Nie zagaduj mnie, chłopcze. Mów, czego chcesz. Jestem zajęta. Jak idzie praca? Popatrz na te wielkie pola, które musimy jeszcze obrobić. To zrozumiesz, jak idzie. Chcesz się nająć do pracy w polu? Wiecie, kto ma głos? Ona ma głos jak... Oła, ty coś mi do oka wpada. Ona ma głos jak... Jak już 15 postaci, które spotkaliśmy, ale to wiadomo. Tutaj często postaci po prostu mają te same dublingi. Ale ma głos jak żona z dupy. Macieja Dąbrowskiego? Nie wiem, jak on ma nazwisko. No ale tego chłopa, co ma ten kanał z pupy. Tak, poklikajmy sobie przełączniki i może coś się zrespi. Tu coś czuję, że tu się zrespi. Chyba pamiętam, że tu się właśnie respiło. Dobra. Wiecie, save'nę, bo tak jeszcze raz. Pomoc.
Kurwa, on na mnie biegnie. Kurwiony jakiś. Dostaw mnie, gnoju. Barbera, pomóc. Barbera! Mam nadzieję, że nie zabije jakiejś mocno znaczącej postaci. Jedna cholerna bestia mniej! O, Rega, chodź tu. Jak idzie praca? Jesteś z miasta, prawda? Lepiej zmykaj stąd. Dlaczego? To miejsce nigdy nie było rajem, ale przynajmniej mieliśmy spokój, pracując dla Sekoba. Ostatnio sytuacja stała się nie do zniesienia. Wszędzie grasują bandyci, polne bestie niszczą nasze zbiory, a właściciel ziemski staje się coraz bardziej bezwzględny. Czyżbyś bała się właściciela? Jasne. Wystarczy, że nie spodoba mu się twoja gęba, a zaraz naślę na ciebie swoich najemników. Tak kończy wielu, którzy mają jakieś ale. Wolimy więc trzymać gęby na kłódkę. Czy najemnicy nie powinni zająć się polnymi bestiami? Nie wiem, za co im płacą, ale na pewno nie za pomaganie nam, prostym ludziom. Sprawa polnych bestii to problem chłopów wynajmujących ziemię od Onara. Jak chronicie się przed bandytami? Nie chronimy się. Uciekamy. Cóż innego nam pozostaje? Uszy do góry. Łatwo powiedzieć. W końcu mieszkasz w mieście. Mieszkam w mieście to trochę duże słowo, wam powiem, w sensie... Dawali zbroję za darmo, to wziąłem. Tak bym to nazwał. Balthazar. Co słychać? O, nowy w gospodarstwie. Czyżby stary Sknera w końcu załatwił mi pomocnika? Nie jestem pomocnikiem. O, rozumiem. Nie jestem już taki młody, wiesz? Od lat czekam na następcę. Chyba nie przyszedłeś tu dlatego, że sąsiedzi się zdenerwowali, co? Tak właściwie to w sumie to sobie tak chodzę. Na czym polega twoja praca? O, pilnuję owiec. Robię to... Potrzebujemy nowego łuku, lepszej zbroi. Zwierzaki są bardzo mądre i wierne, wiesz? No, bo teraz jeśli je dobrze traktujesz, będą cię słuchać przez całe życie. A poza tym, wszystko w porządku? Nie mogę narzekać. Dziękuję za troskę. Spoko. Widziałeś może bandytów w okolicy? Pewnie. Przechodzili przez pole w pobliżu farmy Sekoba, a potem zaszyli się w lesie. Mieli ze sobą dużo broni. Wyglądali, jakby chcieli wygrać wojnę z orkami na własną rękę. Cieszę się, że ominęli naszą farmę. Koło farmy Sekoba. No ta farma Sekoba to mamy zaznaczoną ją. Tak? Tylko jak się tam dostać właściwie? Nie no, chłop nam nakreślił kurwa kółko i ja mam tam wiedzieć, gdzie mam szukać tych chłopów. Pałacz bandytów. Pałacz bandytów? To jest pałacz. Pałka? Na głowicy wycięto literę F. Ty. A nie. No to samo, tylko że to lepsze. Pałacz bandytów jakiś lanobów jest. Nie daje premii do broni jednoręcznej. Cokolwiek w ogóle daje tam premię do broni jednoręcznej, whatever. I dobra, idziemy się do nich himnąć, bo to... Dokąd więc się udajemy? Jesteś tutaj zarządcą? Jeżeli chcesz spacerować po mojej ziemi, musisz zapłacić 5 złotych monet, albo dostaniesz niezły wycisk. 5 złotych monet? Zapomnij o tym. Nic ode mnie nie dostaniesz. Wam w Straży Miejskiej brakuje kasy, co? No to chodź i spróbuj. No cóż, w takim wypadku. O Bogu! Ty, Bronko nie jest taki słaby. Co jest? Nieźle. Co? No właśnie o tym mówię. Jestem kurwa tragiczny, ty. Jakiś wieśniak jebany mi najebał.
Bronko. Czajcie. No a potem mu... O, tam jest mgła, trzeba zapamiętać. Auju. Ty. Poczekajcie chwilę. Cholera, co się dzieje? Co się dzieje? Poczekajcie. No ja... Cholera. Czego szukasz na mojej ziemi? Nie ma tu nawet co ukraść. Wynocha! Czy w tym kraju jest choć skrawek ziemi, który do nikogo nie należy? Znajdź sobie pracę, może wtedy pewnego dnia i ty dorobisz. Myślę, że jego farmę mógłbym kupić, nie wydając... Póki co, idź się powłóczyć gdzie indziej. Jakiś gigantyczny siano. Dobra, potem z nim pogadamy i idę spać. On też widzę, idzie. Do rana. Widzicie, zawsze coś z knocą. Zawsze coś z knocą. No ten Seko odpierdala. Odjebało mu od kaski. Co się dzieje? Dobra, zapiszemy, opierdolimy mu skrzynię. Albo nie, bo widzi. No, Seko. Posłuchaj. Nie mam w tej chwili żadnej pracy dla ciebie. Posłuchaj. Nie mam. Rosy. Hej. Cóż, właściwie nie do końca. Kręgosłup strasznie mnie boli od ciężkiej pracy. My też. Co cię tu sprowadza? Tylko nie kręgosłup, tylko do góry. Tak rzadko miewam gości. Kręgosłup, powiedzmy, że się kończy tu. Tu jest kark i to pomiędzy. Na całe, łącznie z barkami. Nie wiem, jak to się nazywa. Czym się zajmujesz? Nie ma tego specyficzną nazwę. Od lat sama nazwę. Się o to pytam. Mój mąż Sekop ma na pieńku już chyba ze wszystkimi w okolicy. Jest zadłużony po uszy, dlatego też podkrada różne towary Onarowi, sprzedając je później w mieście. Dzięki tym machlojkom udało mu się zbić fortunę. Każe ludziom pracować tak długo, aż biedakom zaczynają się łamać kręgosłupy. Doszło do tego, że nazywają go nadzorcą niewolników. Nie jestem specjalnie dumna z tego, że Sekop jest moim mężem. Uwierz mi, czasami żałuję, że nie ma już bariery. Może chciałbyś kupić coś do jedzenia albo broń do polowania w lesie? Głowa do góry. Co możesz mi zaoferować? A czego potrzebujesz? Co jest? Ty, możemy te strzały kupić, w sumie wszystkie. Hit. No i ty, muszę zapamiętać, że tu jest łuk kościany, jest OP. Bariery? No wiesz, kopuły otaczające jej do niedawna górniczą dolinę. Wielu robotników i farmerów, którzy popełnili jakieś przestępstwa, po prostu tam wrzucano. Już nigdy nie wracali. A, tu niespodzianka. Widziałaś kiedykolwiek barierę? Nie, jedynie o niej słyszałam. Bengar, farmer z pastwisk położonych nieco wyżej, na pewno będzie mógł powiedzieć ci więcej. Jego farma znajduje się niedaleko przełęczy prowadzącej do górniczej doliny. Jak dojść do farmy Bengara? Zapytaj o to Baltazara. To nasz pasterz. Czasem prowadzi stado na pastwiska Bengara. Jestem pewna, że powie ci, jak tam dojść. Głowa do góry. Uważaj na siebie i nie pozwól, by cię dopadli. Dzięki, Rosji. Dobra. Musimy zapłacić potężny haracz temu chłopowi, co stał tam na drodze. Hej, młody, wszystko gra? Ile razy mam wam powtarzać, że pomocnicy powinni się do mnie zwracać z szacunkiem? Nie jestem pomocnikiem. To po co tu przyszedłeś? Nic nam już nie zostało. Nie masz tu czego szukać. Wycierał ci już ktoś dzisiaj nosek? Zostaw mnie w spokoju, idioto. Wycierał ci już ktoś dzisiaj nosek? Zostaw mnie. Zawsze w ten sposób traktujesz swoich pracowników? Oczywiście i dobrze im to robi. Muszą znać swoje miejsce. Nie no, Tealowi to chyba najebiemy dla sportu, co?
Dobra, to są. Uważaj. No, dlaczego Teal jest taki mocny? Dlaczego ja ze zbrojem strażnika nie potrafię jakichś wieśniaków pokonać? Co jest? Jestem usesem jebanym. Tragedia. Tragedia. Dobra, tu chociaż można wam coś okraść? Nie no. Kurwa, do tych skrzynek bym tam zajrzał, szczerze. A co, jak tam będzie jakiś opełuk albo coś takiego? Ty, a to nie jest droga? A nie, tu nie ma drogi nawet. Dobra, chodź, zapłacę ci siano. Dokąd? Twojej ziemi? Uprawiasz ją? Jasne. Z jakiej innej przyczyny musiałbyś mi płacić? Możesz iść i popytać o mnie. Nie mam nic przeciwko. Skoro nie mam wyboru, proszę. Oto twoje pieniądze. Dziękuję i życzę miłego dnia. Wzajemnie, wzajemnie. I co, to wszystko? Tylko przyszedłem tu zapłacić musiano za nic? Aha, no nie, no to myślałem, że będzie jakieś świecie, będę mógł go spytać o coś albo coś. Hej. A ten Baltazar to miał... Nie mogę. A to nie miał nam pomóc z owcami? W sensie, że on tam owce i do tego farmera innego, whatever. No. Kijowa, no okradłbym chłopa, no czuję potrzebę kradnięcia tutaj. Jak on ma ten łuk taki zajebisty. O. Że kufer tak sam stoi? Prawo, 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 lewo, prawo, prawo, lewo, 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 prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, 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 prawo. Prawo, lewo, lewo, prawo, 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 lewo. Prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, 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 lewo. Dobra, no nie było orf. Ale myślę, bo chcę tu znaleźć łuk, może z Afryki zostanę łuk. No tamtego już w sumie nie okradniemy, bo tamta laska śpi, bym się musiał przekimać, nie chce mi się jebać to. Nie wiem, że po prostu przyjdę tu, jak będę potrzebować tego łuku. Kurwa, szkielety jebane? Co jest? Ciemne grzyby zbieramy, bo siano za niego dostajemy u tego naszego mistrza. On to nazywa mułowe grzyby? Chyba tak. Dobra, tu mamy jakieś bagno. Bagno? Czy coś na tym bagnie znajdziemy? Groby. 510, no nie, no zostawcie mnie w spokoju. Przecież nie mam szans na te szkielety, gobliny jebane. Ewakuacja. Cekop, pomocy. 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 Ktokolwiek mi pomoże? Teal. Słuchaj. No. No, dacie sobie radę, ja idę po drugiego. Chodź tu. Kurwa, jakie maczułki mają. Dobra, poradzicie sobie. Czemu mnie gonicie? Zostawcie mnie! Kurde. Dobra, mnie na dwa hity, a... Teal! Może powinienem mi pomóc? Nie, chyba co? Aaaa! No kurwa, bo ja zaraz spadnę, bo ten goblin mi najebie, no. No hita jestem. Dobra, gites. Myk, myk. Dobra, teraz wam mogę pomóc. Skutecznie odciągałem goblina przez długi czas, come on. Jedna bestia mniej. Tym przypadkiem Rosji zajebałem 3 hity. Dobra, dzięki. No nic, rest and peace deal. Niebezpieczna okolica tu jest.
Mam nadzieję, że Till nie okaże się jedną z ważniejszych postaci w Gothicu i bez niego nie mogę przejść. Ciekawe, czy wtedy może... Nie no, pewnie na pewno. Pewnie na pewno są jakieś hasła do tego, żeby kody, żeby wpisać postać, żeby ją zrespić. Więc w razie czego to... Tutaj to oczywiście ja nie fan takich rzeczy, ale w ostateczności można. Tedor 223-310, oby jego dusza zaznała spokoju. No tu już mamy chyba bardziej normalne zapiski, powiedzmy. Spoko. 525, 550, co? Tyle golda miała, czy... No kurwa, zostaw mi gnoju, jebany. No, pomocy! Za mocne są te gnojki. Aaaa! Możecie tam zabić, tą laskę w sumie, co sobie łuk wezmę. Chociaż ona była taka miła. Zawsze dzień dobry mówi o pomocy, kurwa jebane. Aaaa! No Sekob, zrób coś! Rosji, napierdalaj ich, ja idę po wsparcie. Dobrze, Baltazar, dobrze. Wsparcie, panowie. Dobra. Chodź, zapłaciłem ci 5 golda, chodź tu, frajerze. I pomagaj nam. Czy im właściwie. Nie, chłop se patrzy. No to se popatrzymy razem z nim w sumie. Dobra, ktoś padł, niestety. No nie moja wina. Tom Rossi bym kopa sprzedał. Nie będę ukrywać. Rossi ma full HP. No to nie ma. Raczej tyle na ten temat. Raczej... Hej, ciągle to potrafię. O, jakieś rega padło niestety. No nic, happens to the best, moi drodzy. Happens to the best. Idziemy tam jeszcze raz, jak nam nakopią, to spadamy. 42 minuty odcinka, więc tutaj zakończymy. Szczerze mówiąc, spodziewałem się, że... Chociaż nie wiem, czy tutaj zakończymy. W sumie to chyba walne potkę i pobiegniemy. Tak, na koniec. W trakcie odcinka głupio jest biegać, ale na koniec wiem, że nic więcej już nie zrobimy, więc mogę powiedzieć, że po prostu na koniec tam pobiegniemy i te. Nie wiem, czy do tej farmy bym się nie udał, ale znowu znaleźć tą farmę to jest tragedia. A jeszcze, czy ja tu jeszcze wrócę w sumie? W sumie to chyba nie. Kurde, nie wiem. Do miasta teraz? Najgorszy jest fakt, że ktoś mi wszedł chyba do toalety. Ja koniecznie muszę tam iść. Bardzo dnia i krótki miecz. Król miejscowego półświadka. Mikstura. Dzięki, Victomo Sorn. Tylko Fenix mógł go powstrzymać. Okej. Okay. Strażnik wieży. A, poczekajcie, bo to są chyba... To są, słuchajcie, chyba ludzie, którzy jakby wojownicy to są, nie? Bo zobaczcie, są zawsze miecze u nich, albo jakieś, proszę. To chyba wojownicy tutaj padli. A ten numer to może być ich numer po prostu... Wojownictwa, poziom. W sensie, nie no, nieśmiertelnik, jak macie, tak macie kody. Halo, 465 do 512. Coś takiego, nie wiem. Brzmi legitnie. Dla mnie przynajmniej. O! Ty! A wy to kto jest? Pewnie znowu bandyci. Bandziory. Doigrałeś się. No kurwa. Zostaw mnie. Poczekajcie, patrzcie co zrobimy. Strigerujemy ich na blisko. Ewakuacja! Dobra, co? Stój! Stoję przecież. Dobra, dodge the bullet, tylko żeby mnie nie złapali. Gites. I slalomem, patrzcie. Ja mam tak ogarnięte stój, wszystko. No stoję przecież. Kurde, ale oni tak za bardzo nie chcą za mną biec, co jest najgorsze. Uciekaj najszybciej jak tylko potrafisz! Dobra. Stój, ty, ale jestem takim dodge masterem, że to jest chuj.
Biegną? Biegną, słyszej. Ktoś schował miecz chyba. Jest tu jeszcze kurwa goblin. Jebany, co jest? Uciekaj! Najszybciej jak tylko potrafisz! Oni niech się zaczną napierdalać, to by było zajebiście, jakby tak się stało. Kurwa. Chodź goblin. Dobra, jeden już padł. Uciekaj! Najszybciej jak tylko potrafisz! Nie będę ukrywać, że robienie takiej rzeczy sprawia mi przyjemność, szczerze mówiąc. Naprawdę. Tylko problem jest taki, najszybciej jak że my tu już nie mamy tu już nie ma naszych pomocników. Wszyscy umarli. Chyba na blisko mam takie wrażenie. Idą? Idą. Uciekaj! Najszybciej jak tylko potrafisz! Pomocy! No i potrzebuję, żeby ktoś się striggerował, a tu już nikogo nie ma przecież. Tu jest farmer. A chyba zgubiliśmy kogoś, mam wrażenie. Pomóż mi. Baltazar. Ej, Baltazar. I ty też mi pomóż. Uciekaj! Bronko, napierdol mi. Dzięki. No i zajebiście, a my sobie możemy popatrzeć. Siurpnąć poteczkę. Myk, myk, tutaj mięsko sobie zjemy. O, jeszcze jedno. Paniemy sobie wika. Weźmiemy tutaj, co zostało z bandyty. Jedna kole... Jedna bestia mnie. Uuu, ten jaki był zaopatrzony. Proszę bardzo. No i... Chwila. Bunt Onara pociągnie za... Super, super. Dobra, wracamy. Wracamy. Mam nadzieję, że wszyscy padli. Chociaż wydaje mi się, że z jednym sobie poradzę. Bo to akurat chyba strzawiki jakieś były, szczerze mówiąc. Szkoda, że już nie mogę pozbierać jego cielska. To ja nie zbierałem tych krzypów. Jakieś inne. Dobra, zobaczymy, no może będą mieli na przykład whatever, nie? W sensie wszystko mogą mieć. A może tam będzie jakiś kamień teleportacyjny albo coś. No kurwa, słyszę cię gnoju jebany. On się z kimś napierdala. Doigrałeś się. A weźcie się zacznijcie napierdalać razem ze sobą. Oj. Kurwa, ten goblin zajebany, to jest... Stój, śmieciu! Często mnie goni chyba. Dobra. Tam widziałem jakieś zwoje były, więc ja bym tam, wiecie, zwoje mogą być za dyszkę, ale prawda jest taka, że zwój może być za giga dużo siana. No, full sobie tego uzupełnimy, a to czym się różni? To jest szynka. Wiedzieliście, że szynka to jest chyba pośladek zwierzęcia? Więc wpierdalasz dupskę. Dobra, to jest jakiś bob. W sensie, pewnie jak mi zakurwi, to się nie, to będę zbierał rękę z podłogi, ale... Warto, widzicie? Tabliczka jest po lewo ogólnie. Oj! Dobra, no ledwo sobie z jednym możemy poradzić, więc... Dobra. No...
chyba to zależy też jaka to jest tabliczka, co nie, ta kamienna, ale ogólnie wydaje mi się, że warp, bo to jest sporo rzeczy. Rydes polny, kufer. Prawo, lewo. O, Gites, nie chce mi się cofać. Póki jeden wytrych w naszej kieszeni, to Gites. Chuj z tymi wytrychami. Smoła. Srebrny świecznik. Kwarcyt. Lewo, prawo. Potka tutaj, pitos. Mam nadzieję, że mam jeszcze jakieś wytrychy. Nie wiem, gdzie są w ogóle te wytrychy. Tutaj jakieś klucze. Wytrych. 6 mam jeszcze. No to Gites. To nie będę wczytywał. A tam nic nie ma? Tam wygląda jakby coś było, szczerze. Jakbyś można tam było wejść, za to zobaczymy. Patrz, bandytów. Ale to ty, z czego to skóra? To pielca. Ty, a jaką my... Nie, to czarny troll musi być, bo ten chłop chciał nie cienia stwora, tylko właśnie czarnego trolla skórę u tych najemników. To nie mamy. O, tu coś jeszcze jest. Podstawa. Dobra. Pokaż, co tu się dzieje. To wygląda, jakby tu było coś ukrytego do wejścia, no nie? Czy tylko mi to tak wygląda? Chyba tylko mi. Twórcy gry chyba mieli inny plan. Znaczy, na pewno można się tam dostać. To jestem o tym święcie przekonany. Natomiast czy coś tam do czegoś to nas doprowadzi, jak tam pójdziemy? Aha, do ścieżki w sumie. Ty, poważnie? No tak. No to idziemy tam w sumie, co jest? Co wać? Jak tam jest ścieżka. O kurde, ty. Jana Honen. Tylko tu będzie problem. Dobra. I tu też jest problem. Chyba się jednak tam nie dostaniemy. A szkoda, no. Chyba, że tędy? Ale muzyka leci. Z wanny. Taka wanna na muzyczkę. Odbuguje się? Nie. Słuchajcie, jeszcze chcę do tej ścieżki i będziemy już pewnie kończyć odcinek. Tylko zobaczę, czy się da tędy. Będzie szybciej, w sensie nie wiem ile czasu poświęcę na skakanie po tych jebanych skałach. My to nie wiem, czy będzie szybciej. Aha, a może po prostu tędy? Brzmi jak plan, co? Brzmi jak plan. Pałasz bandytów, kurwa, strasznie dużo tych mieczy. Czy one były dużo warte? 250 chyba, więc spora. Może tędy po prostu, co? Chyba tak. Tak? No tak. No, jak debil po skałach skacze. Wykrę. I w lewo. O, to tu jesteśmy. Proszę, jakie tu są skróty. A ja tamtędy szedłem. O kurde. Pomóż mi, Dragomir. Pomocy. Dobra, Gites. No to tak wam powiem, to co? To by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka i jak zwykle na samym końcu przypominam łapkę w górę, komentarzach oraz subskrypcję. O tym, że na dole znajduje się link do Instagrama oraz mojego drugiego kanału, serdecznie zapraszam. Życzę wam, moi drodzy, miłego dnia oraz miłej nocy. Do zobaczenia. Czy... O, rdeśk. Nie wiadomo już komu można ufać. Tylko brakuje nam zębatych ziel. To trzeba pokupować, albo znaleźć. Czy majcie się ciepło.